można sprawić, że sport w szkole będzie odgrywał ogromną rolę. Wystarczy, że będzie kluczem do sukcesu polegającego na tym, że aktywność sportowa, jeśli uda nam się ją rozbudzić, wzniecić, sprawić, będzie rodziła aktywności inne, różnorakie wśród uczniów. Siódemka jest znana w środowisku sportowym w całym Krakowie. Dzięki naszym sportowcom mamy dużo osiągnięć sportowych. W zeszłym roku szkolnym nasi koszykarze dostali drugie miejsce w Mistrzostwach Polski w licealiadzie. Dziewczęta za to dostały pierwsze miejsce w amatorskiej lidze sportowej w koszykówce. Poza sportowcami ważne jest zaangażowanie wszystkich pozostałych uczniów w aktywność fizyczną właśnie poprzez organizowanie różnych wydarzeń sportowych. Na przykład rok temu miał miejsce w naszym szkole Dzień Otwarty, podczas którego odbył się pokaz tańca Jump Style, w którym brali udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele naszej szkoły. Z inicjatywy pana dyrektora i rady rodziców w zeszłym tygodniu udało się przeprowadzić obóz sportowy w Gołkowicach, w którym brali udział koszykarze i koszykarki, jak również i cheerleaderki szkolne. W ciągu 3 dni udało nam się zorganizować tyle treningów, jakie byśmy mieli przez 7 tygodni. Siódemka to przede wszystkim dobra atmosfera, wysoka ranga zajęć wychowania fizycznego, które odbywają się w szkole. Ostatnio także otworzyliśmy zajęcia pływackie dla amatorów, ale także dla osób, które trenują to na co dzień. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wsparcie pana dyrektora. Z zeszłego roku w naszej szkole realizowany jest program WF z klasą. W tym roku już ruszył na poważnie. Ja reprezentuję rodziców i jestem bardzo szczęśliwa, że zostaliśmy zaproszeni do tego programu. Miałam okazję uczestniczyć w debacie, która miała miejsce w tamtym tygodniu. Bardzo mi się ta debata podobała. Młodzież miała wiele interesujących pomysłów. Pan dyrektor jest bardzo otwarty na te pomysły i jest również bardzo zaangażowany. Trzeba od razu powiedzieć, że popieramy wszystkie inicjatywy sportowe. Staramy się w głównej mierze dofinansowywać różne rodzaje działalności szkoły. Na przykład sekcje koszykówki staramy się dofinansować poprzez to, że zapewniamy im wyjazdy i noclegi na różne imprezy, na obozy szkoleniowe. Od 2 lat uczęszczam na zajęcia ruchowe organizowane w naszej szkole w ramach wspólnych zajęć z absolwentami, uczniami i rodzicami oraz nauczycielami. I w związku z tym mam taką myśl, ideę, o której chciałbym powiedzieć. Wydaje mi się, że integrować się z innymi może człowiek wewnętrznie zintegrowany, a zajęcia ruchowe pozwalają mi na integrację z sobą samym. Dopiero gdy bolą mnie mięśnie, bolą stawy, mogę powiedzieć, że w ogóle istnieję. I dzięki temu mogę się integrować z innymi ludźmi. Nasze nowe inicjatywy to angażowanie środowiska zarówno rodziców, uczniów, absolwentów oraz nauczycieli. W ramach programu ruszamy w tym roku z nowymi inicjatywami, a są nimi turnieje dla rodziców wraz z uczniami w tenisa stołowego, następnie będziemy rywalizować w dwójkach siatkarskich, a na wiosnę planujemy piknik rodzinny, w ramach którego rodzice zagrają z nami francuską grę pétanque. Aktywność ruchowa, sport to jest zdrowy styl życia, to jest zdrowy styl myślenia, to jest w ogóle myślenie trzeźwe. W szkole jest jak w sporcie. Ważna jest współpraca między dyrekcją, rodzicami i nauczycielami. Współdziałanie tych 3 grup daje sukces. Czyli WF z klasą.